Cześć wszystkim. Jack Smith 2, przedostatni odcinek z naszego maratonu dla Jack Smitha. Wow, ale podczas tego maratonu dużo udało się zrobić. Jeszcze jeden odcinek oprócz tego nas czeka. Ale bardzo dużo się udało zrobić podczas tego maratonu. Ogniste potworki i wodne. Ciemnościowe, wodne, neutralne, wodne. Więc głównie wodne, ogniste i na ciemność. A, no tak. To weźmy box shielda najpierw, może wymaksujmy, co? Tutaj poszukamy, może coś jest warte kupienia. Konieczynka. Kapsik? Nie. I więcej nie kupujemy, okej. Okay. Tylko tą koniczynkę kupiłem. Tak, poszukajmy jakąś tarczę. Bo zrobimy ją z kryształu. Jest to box shield. Więc jakiś box shield może będzie warty zainwestowania. Mogę nawet zmienić surowiec. Podogień dawno nie robiłem. Broni jakiejkolwiek. Podlód to mi niepotrzebna ani trochę. Pod szczęścia też nie. Tarcze często robię specjalne, więc róbmy. No właśnie się okazuje, że przeszła druga tarcza, więc nie musiałem jej anulować. Dobra. To tu z gold tak jak był. Nie gold. To był kryształ. Ale tu już gold. Jest łuk. W łukach to nam został tylko ten. Pod ogień i pod ten. Bardzo fajnie. Pod ogień i pod ciemność. Okej, nie zdążyło się przepalić. I od tarczy zaczniemy. Woda. Okej, idealnie pomalowane. Jest trzecia tarcza, no. To box shielda może wymaksujemy zaraz, co? I potem zostanie nam ta łatwiejsza tarcza do maksowania. O! Kotwica. No. Tak, bo teraz zrobimy tarczę, ona podbije nam pasek i następna tarcza nam wymaksuje. Zrobiłem spiked mace'a kolczastego. Dobrze. Teraz tutaj dołożymy w sumie zwykłą. Jest mace. Szybki jestem w te klocki, co? Woda. Szybkie decyzje podejmuję. Ogień. Ogień i woda. Woda i ogień. Jak ktoś nie wiedział, to mam takie serie na kanale. Woda i ogień. Się tam możecie przejść i zobaczyć, co tam słychać. Woda i ogień. Tutaj... Pod ogień zrobimy tarczę. No taką wybraliśmy. Perfekt. Jedna tarcza wyszła. Teraz poprzybijamy kolce do tego mace'a. Łuk też wyszedł. I jeszcze mace'y i dwie tarcze. Są do wypuszczenia. Thank you.
Więc finish. A, jeszcze jedna będzie trzeba. Jeszcze jedną, oprócz tej tu. Ale w tym odcinku może się uda wybić ten złoty element. Jak nie w tym, to w następnym. Na pewno kiedyś przyjdzie ten moment. Okej, dobrze, że nie ma pik. Bo piki to dużo czasu wymagają. I to wszystkie pałki tam do użycia. To tak czas zabierają, że już się odechciewa robić te tarcze. Nie tarcze, tylko piki. I też no, nie trafiają się broni specjalne, żeby się robić. Albo są nie na temat, albo nie ma surowców do użycia. Tak, pod szczęście, pod wodę ile było? Dobra, siódemkę weźmy. No. Good. Spike Maze. No, dopiero jesteśmy na początku. I tutaj nie finiszowałem tego. Dobra. I teraz tarcza. A tarczę robimy pod wodę. Tym razem piątkę użyjemy. No, tutaj zostało kilka dziur. Pełno jest tego pod wodę, pod ogień. Się nie trafiało, no to się gromadziło. I następna duża tarcza odblokuje nam złoty element. Wow. To nam potem jeszcze zostaną miejsce i piki. Brakuje nam dwa złote elementy, a nie jeden. W dwóch broniach brakuje nam element. No, tarcze to już też będzie jedna. I wiecie, nie użyłem kuli leczącej przy poprzedniej serii kul. Zamruź. I teraz na ciemność są potworki. Ciemność to w zasadzie nie dbałem o to, żeby jakieś elementy tu były, ale i tak szybko padają. No, nie szykowałem naszych broni na ciemność. Bo na ciemność to w zasadzie tylko dwa typy były. Bardziej na wodę i ogień patrzyłem. Szybko poległ. Teraz trzy kule. I czwarta. No, chyba go nawet wykończyła. Dobra. Oj. Nikt nie powinien odpaść. Jeszcze kule użyjemy. No właśnie. Wszyscy przeżyli. Lodowa kula może trochę pomogła. No i tak mało tych surowców zdobywamy ze skarbu. Nawet jeśli to są w zasadzie kryształy i coś tam jeszcze, to i tak mało tego. 69. Mhm. To 36 dzień. Jest to 37, będzie ostatni. To sobie jeszcze zrobię te na miniaturki. Ok, tym razem jest wow, 4 pod wodę, pod ciemność. Nie, 6 ich jest, bo 5 pod rząd. Woda, ogień też jest. Ognisty jest jeden, no to on tak szybko padnie, że na niego nie trzeba zwracać uwagi. Woda i ciemność. To co, Packet Mace'a mam zrobić? Poszukajmy Mace'a na... O,
Od razu lepiej. Łuk. To zostałeś ty. Idealnie pasuje na piątkę. Pyk. Pyk. Pika. Jakie piki są dostępne w ogóle? Na wiatr i na lód, na kamień. Takich elementów teraz nie mamy. Ciemność, woda. Te piki też w sumie mają blisko złota. Obie mają blisko. Zaraz któraś może zdobyć. Albo będzie brakować jeden. Dobra, pod wodę trochę porobiliśmy, więc jak ktoś się znajdzie, to mogę pod wodę zrobić. Znaczy pod ciemność robiliśmy. Pod wodę też coś trzeba będzie. A i na końcu jest jeszcze normalny smok. Bez żadnych... Łuku nie robiliśmy specjalnego. Bez żadnych tam dodatków elementowych. Ten smog jest zwykły. I co, na razie żaden nowy mejst nie przychodzi. Pyk. Się tam właśnie coś teraz kończy, więc trzeba było wyjść i po tarcza. Box shield idealnie będzie pasował. Tam jest ciemność. O tak, woda, coś... Chwila. Tu specjalna broń jest. O, tu na końcu jest ta część. Pamiętam, że ją nawet w sklepie kupowałem. To się teraz przydała. Nie robiliśmy tego, nie? Wcześniej. Morningstara nie robiliśmy wcześniej. Jest pod ciemność. I teraz tak. Miecz. Żaden nie pasuje. Więc... Gladiusa zrób. Zróbmy na chwilę przerwy od Falcona i zróbmy Gladiusa. Ok, pod wodę ten łuk. Trochę tam jest. I tarcza. Box shield będzie element. Tu jest woda. Pod ciemność robimy. Pyk. I może tego drugiego obijemy, co? Bardziej jaśniej, że te części muszą być obite. Żeby było bardziej widać, że tam było obijane. To może o to chodzi. I wtedy te procenty może będą większe. Jak ja Gladiusa dawno nie obijałem. Jak robiliśmy cały czas Falcona, to była to tylko jedna strona, a tutaj jest z powrotem do obicia cały miecz. Ok. Pika. Szczęśliwe części trzeba poszukać jakieś. Pod ciemność jest coś. Jest jedna. Możemy wykorzystać pod ogień. Coś tam znajdźmy sobie. Chociaż tą piątkę.
No, więcej nie trzeba. Wydawało się, że się przechylił. Ale Perfekt uznał. Mało tego paska, bo słaby. Słaba broń. Słabo obita. Jak to jest, że to wszystko mi się przechyla? O, jeszcze jedna broń i potem dopiero będzie element, więc dwie piki musimy zrobić. Dwie piki i będzie Moonblade zmaksowany. A potem już tylko zostanie nam... Trident. Tak jak w przypadku tarcz, tak w przypadku piki. Ta broń, która była blokowana później, to będzie pierwsza ze złotym elementem. Nie? Bo pierwszy odblokowaliśmy Trident, a potem Moonblade'a. No, Gladius już nie ma tutaj elementów. I tutaj coś użyjemy. Szczęśliwe może się okaże to użycie tej tarczy. O, nawet jeszcze dokończyłem ją. I pod ciemność coś tu jest? No, jest mnóstwo. Ale pod szczęście zróbmy. Okej, trochę szczęścia i tyle szczęście nam dopisało. I zamalowanie nie wyszło. Gdzieś tam dziura została. Okej. Pierwsza kula, ognisty szybko padnie. Dlatego też na niego nie szukałem surowców za dużo, no bo po co? Skoro on jest pierwszy i później nie ma ognia, no to pierwszy przeciwnik zawsze szybko pada. Prawie bez straty życia. Okej, szybko poległ. Tutaj lodowej użyjemy następnego. Na następnego. Czyli teraz. Teraz jest ciemnych 5 pod rząd. O, ta już była niepotrzebna kulka. Piątka i czwórka teraz. No tak, te ciemnościowe potwory szybko padają. O, jeszcze jest teraz wodny i potem będzie już. Pod... No, pod nic. Nie mam kul do używania. Jak już się załadowały, no to nie miałem na kogo użyć, bo już przeciwnika nie było. Opłaciło się tarczę przypakować trochę w szczęście, bo nam mnóstwo elementów fajnych powypadało. Na tego smoka to nawet kul nie użyłem chyba. Chociaż nie użyłem. I tutaj brązy powypadały. Okej. Okay. 91, czyli następny level wbijemy po tym dniu. 137 teraz. To 37. Idealnie na 140 dniu zakończymy ten maraton w Jack Smithie, nie? To w następnym odcinku będzie. Ale się ładnie wyliczyło. Woda, elektryczność. Łuk. Okej, to poszukamy łuku na... Dwa są niewykonalne. Bardzo fajnie. Pod ogień mi niepotrzebny. Okej, nabijajmy ten łuk.
jest drugi. Tak, nabijajmy. Popakujemy jakieś tam elementy pod te tutaj. Pod tych tutaj przeciwników. Na te łuki. Coś się wpakuje. Nie to. Bo tam pod wodę było trójka. I tarcza, no tarcza to nam zostało i trochę nas ratuje, bo jedyny na wodę. No dobrze, szybko te bronie róbmy. Nie, łuku nie wybrałem żadnego, ale tarcza. Marinar. W sumie, że ją robiliśmy, to jest jakaś inna. Wybraliśmy tarczę kryształową. Jest jeszcze jakaś taka kryształowa, pasująca nam do tego? Nie. No to zróbmy to i tyle. Czwarty raz. Bo możemy, to zróbmy. Jest aksik. O. I chyba to jest jedyna ta broń, to ma najdalej do złotego elementu. No. Woda. Elektryczność jakaś. Jest. Pierwszy łuk. Drugi aks. Pasuje idealnie, bo tam jest i elektryczność, i woda. Więc trzeba kryształ. No i łuk. Ok, łuki najmniej potrzebne teraz. Ale na początku gry mieliśmy tylko jedną broń i często element nie pasował. Więc teraz mamy koniec gry i znowu mamy to samo. Często element nie pasuje, no bo jak ma pasować? Dopasowanie się znajdzie. Nie? Coś tam w walce pomoże. Chociażby na tych neutralnych. W przypadku łuku. To tylko taka będzie z tego korzyść. A, więc teraz. Aksik. Tutaj trochę żyćka. Wszystkie bronie są wylane? Nie, jedna się robi. Wow. Konstrukcja nie. Teraz tutaj. Dobrze. Szybko. Łuczek. Okej, te elementy pokupujemy.
no więcej nie trzeba. Więc jak już kupiłem, no to wykorzystamy. Tu do wody znowu coś. Raczej końcówka to może być jakaś lepsza. No tu są szczęśliwe, no to może trochę szczęścia nam przyniesie. No jeszcze dwa łuki może wystarczą. Czyli w następnym odcinku może się uda to wbić. A teraz cofnij. Niestety musiałem ją wyrzucić, bo farby nie da się cofnąć. Jak już się wybierze, no to nie cofniesz. My robiliśmy specjalną taktykę, więc jak już ją zaczęliśmy robić, no to ją skończmy. Nawet jak robimy ją od nowa. No ale szybko czasowo się wyrobiłem. 10 minut i cały ten 137 dzień został zrealizowany. Na czas mi się przypomniało, że robiliśmy przecież specjalną tarczę, którą jeszcze dzisiaj zrobiłem raz, w zasadzie przez przypadek. U tych kotwic tutaj mamy no jeszcze 4, nie? Tym razem to już jest z podpowiedzią, to zrobiłem. O tak. O, już ostatnie bronie, w którym brakują te elementy. Złoto. Tam już jest 9, nie? Nawet 8. Czyli tak dwie... Tak, bo dzisiaj wbiliśmy na tej dużej karcie, albo w poprzednim odcinku, ten złoty element. To dzisiaj to było. Mieliśmy złoty element. W zasadzie. No i dalej to mamy w aksie. Ten złoty element. I w mieczu. A po pozostałych broniach to jest o wiele bliżej. Bo miecz i aks, no to... W zasadzie no prawie na końcu. Niech się wbiły te elementy srebrne. Tylko teraz te złote. Jeszcze tam jest neutralny i potem elektryczny. I elektryczność. Zgubiłem dwa elementy, ale jeden to był steel, a drugi to był emeraldik, których właśnie teraz mnóstwo powypadało. Łuki może przeżyjecie, co? Przeżyli wszyscy. Wszyscy przeżyli. Na koniec tego odcinka wszyscy przeżyli. No i pięknie. Więc tarcze, miecze, łuki i aksy to tam jedna broń. Jest bez złotego elementu. Piki i mace to już dwie bronie. W mace'ach i w pikach to te... W zasadzie najdalej to w mace'ach. Dalej w mace'ach jest progres, jeśli chodzi o ten złoty element, niż w pikach. No. A najdalej no to ma falcon i axe. Okej, to do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!